dla Was. Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni? Tak, jak najbardziej. Jeżeli mamy te czerwone kocie oczka, te czerwone odblaski, to one nam wyznaczają prawą krawędź jezdni. Białe bądź żółte wyznaczają lewą krawędź bądź pasy ruchu. To jest taka różnica. Białe, żółte, lewa krawędź, czerwona po prawej stronie. Warto to zapamiętać, warto to wiedzieć, bo nawet jak gdzieś byśmy się w tej porze takiej wieczornej zagubili i mielibyśmy taki dylemat, czy przypadkiem nie jedziemy pod prąd, to pamiętajmy, z prawej czerwone, jak się zaczyna robić na odwrót, to coś jest nie tak i ten błąd możemy dzięki temu wyratować. Ja mam na myśli taką sytuację, gdzie na przykład gdzieś zjeżdżamy z autostrady albo gdzieś się zagubiliśmy, zupełnie nowe miejsce, nie wiemy, nie zauważyliśmy, gdzieś popełniliśmy błąd, to nawet po tych